mocniej. Kwitnące drzewa, my spaleni słońcem. Da, 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 da. Puls dnia zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór, witam Państwa w niedzielę 16 kwietnia. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co przed nami w programie. Półmaraton przebiegł ulicami miasta. Mój pierwszy start. Celem było dobiegnięcie do mety. Czas też był, była jedynka z przodu, więc jest super. Bardzo ładny medal, super organizacja, super prowadzący, tak więc jestem pod dużym wrażeniem. Prawosławne śniadanie wielkanocne w Barce. Zaprosiliśmy bardzo dużo ludzi. Mamy swoje tradycje i zwyczaje i nigdy ich nie łamiemy. Bardzo byśmy chcieli, żeby zapanował pokój na Ukrainie. Zaczynali w deszczu, kończyli w słońcu. Ponad 7,5 tysiąca uczestników półmaratonu dobiegło dziś do mety na poznańskich targach. Najszybsi okazali się Etiopczycy, wśród kobiet padł nawet rekord trasy. Ale z wyników cieszyło się dużo więcej biegaczy, bo każdy stawał na starcie z własnymi ambicjami i nadziejami. Nawet jeśli w przypadku debiutantów chodziło tylko o samo ukończenie biegu. Seweryn Lipoński. Życiówki padały dzisiaj często i gęsto, co dało się zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Michał Galas w półmaratonie biegł dziś po raz pierwszy, więc życiówka po prostu być musiała. Na mecie nie krył radości. Był założony plan, pierwsze 10 km w miarę na luźno, a jak będzie siła, to drugie, ile fabryka dała. I udało się? Udało się, 1,53. Jestem zadowolony bardzo. Zwycięzcą całego biegu też zresztą okazał się debiutant. Junior z Etiopii zwycięża. Zaledwie 18-letni Haftamu Gebresilase. To właśnie Etiopczycy zdominowali tegoroczny poznański półmaraton. Zajęli całe podium w rywalizacji panów. Wśród pań też najlepsza okazała się ich rodaczka Ankialem Haymanot. Dodatkowo z poprawionym rekordem trasy kobiet. Poniżej godzina 8. Ale chętnych do biegania było dziś zdecydowanie więcej. Na starcie stanęło blisko 8 tysięcy zawodników. Zdecydowana większość dobiegła do mety. Najszybsi w godzinę z hakiem. Ci trochę wolniejsi w półtorej, dwie czy nawet trzy godziny. Bo też cele i ambicje były różne. Ja chciałem się tylko pobawić na trasie, ukończyć, także jestem bardzo zadowolony. Mój pierwszy start. Celem było dobiegnięcie do mety. Udało się poniżej 3 godzin, także super. Ja tak mówię, jestem szczęśliwy, że udało mi się go ukończyć i tak czas 2.02 jest dla mnie bardzo dobry. Dla Elżbiety Kaszyńskiej to był już kolejny półmaraton i drugi w Poznaniu. Liczyła na złamanie 2 godzin, tym razem jeszcze się nie udało. Przynajmniej mam cel na przyszły rok. Bo przecież będą kolejne starty i kolejne okazje. Przy nieco mniej kapryśnej pogodzie. Jednak rozpoczynaliśmy w deszczu, on szybko nasz organizm wychładza, przez co biegnie się troszeczkę gorzej, ale na koniec już wyszło słońce i było cudownie, więc sama meta była naprawdę rewelacyjnym przeżyciem. Na mecie, gdzie można było spotkać znajome twarze i porównać wyniki. Mamy życiowe rekordy tutaj. O, proszę, zaprezentujcie się, chłopaki. Godzina 39.56, tak? Mamy 8, tak? Godzina 36, ile? 56. W końcu w drużynie siła. Wielu biegaczy mogło też liczyć na wsparcie kibiców. Wspieram żonę i pieska, więc mam nadzieję, że ich zobaczymy, bo pies powinien się wyróżniać i chyba już biegnie. Wsparcie zarówno na trasie, o właśnie, tam biegnie. Brawo! Jak i na mecie, również od najmłodszych biegaczy, którzy sami na razie zaczynają od nieco krótszych dystansów. Ja biegłam dzisiaj, wczoraj biegły dzieci, bardzo dobrze poszło. W ogóle się nie przewróciłam i biegam jak najszybciej, jak się dało. Miałam też kontuzję, bo grałam wcześniej w piłkę. Według oficjalnych wyników dzisiejszy półmaraton ukończyło ponad 7,5 tysiąca biegaczy. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.
Już drugą niedzielę z rzędu Fundacja Barka zaprosiła na wielkanocne śniadanie. Tym razem zorganizowała je dla mieszkających w Poznaniu prawosławnych Ukraińców, którzy ze względu na różnice w wyznaniach i w religijnym kalendarzu święta obchodzą w tym roku tydzień później. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, pieśni, a nawet wizyty delegacji z Kongo, ale też licznych słów wsparcia dla całej walczącej o wolność i niepodległość Ukrainy. Tak naiwno. Bardzo wierzymy w to, że ten zmartwychwstały Chrystus może zmiękczyć te serca, które wywołują wojnę i pokazać, że to nie panowanie nad ludźmi, ale właśnie ze wspólnotą, z innymi można osiągnąć bardzo wiele, tworzenie warunków do ich rozwoju. No i marzymy o takim dniu, kiedy Ukraina będzie wolna. W ukraińskiej tradycji po prawosławnym Chrystus Woskres! Przygotowaliśmy takie tradycyjne dania ukraińskie, to galarety, jajka, salatki różne, takie oliwier i jeszcze tradycyjną salatkę, szubę. No tak, święto, Pascha, to nasze święto. Wielkanoc to dla nas bardzo ważne święto. Dlatego tylu ludzi tutaj przyszło. Obchodzimy je w bardzo tradycyjny sposób. My to święto tradycyjnie każdy rok świętujemy. Obchodzimy też Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Gotujemy i malujemy jajka, śpiewamy pieśni. Mamy swoje tradycje i zwyczaje i nigdy ich nie łamiemy. Na te święta swoje tradycje, które my nigdy nie poruszujemy. Jesteśmy w Polsce od lipca. Przyjechaliśmy, gdy Kijów był mocno bombardowany. Zostaliśmy tu bardzo dobrze przyjęci. Jestem tu z wnuczką. Bardzo podoba jej się polska szkoła. Dziewczynka jest niepełnosprawna, chodzi do szkoły specjalnej. W Ukrainie takich nie ma. Takich szkół nie ma. Ja bym, конечно... Chciałabym tu zostać, żeby dziecko mogło się tu dalej uczyć. Żeby dziecko tu szkołę zakończyła. Bądźcie dzielni, bądźcie wspólnotowi, bądźcie odważni. To się skończy. Sława Ukrainie! Pokazaliśmy serca dla Ukrainy i to stworzyło zupełnie inne relacje na następne dziesięciolecia dla Polski i Ukrainy. Jestem przekonany, że z jednej strony będziemy w przyszłości odgrywać jeszcze większą rolę w Europie razem z Ukrainą, ale też będziemy korzystać z dobrodziejstw pokoju. 20 lat, prawie ćwierć wieku. Dla wielu zespołów muzycznych tak długie występy to sporo osiągnięcie. Jeszcze większe, jeśli chodzi o chóry kościelne. Ten przy parafii świętego Mateusza na osiedlu Orła Białego właśnie świętuje swój jubileusz. Chór śpiewa nie tylko do liturgii, ale wykonuje nawet utwory rozrywkowe. Wczorajszy koncert uświetnili instrumentaliści, śpiewacy Akademii Muzycznej, ale także bardzo popularny przed laty piosenkarz Krzysztof Antkowiak. Lutego 2003 roku po kolędzie była taka chęć, ażeby zaczęli, może byśmy założyli chór. Ja mówię, chór świętego Mateusza, mówię, to ładnie brzmi, jak chcecie, proszę bardzo, możemy to realizować. Ten czas był bardzo jeszcze młody, wielki entuzjasta muzyki, pan Maciej Grosz, zresztą wykładał, uczył się na Akademii Muzycznej tu w Poznaniu i to spowodowało, że zaczęliśmy z grupką, ten czas było chyba 11 osób, pierwsze takie występy. Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak, mędrcowi darować głowę rać, tchórzowi dać konek cień. Sypnij grosz szczęściarzowi i mnie w opiece swej miej. Na
dlatego też rozpoczęli od skromnego repertuaru, a dzisiaj śpiewają prawie 230 utworów. Dlatego to wszystko pokazuje, że nie tylko mieli chęci, ale przełożyli te swoje talenty muzyczne na to, że umilają i upiększają każdą chwilę w kościele. Wbrew pozorom chór jest coraz bardziej, mówię o pozorach, które się wydają z zewnątrz, że chóry kościelne są w zaniku. Nasz chór się cały czas rozwija, rozbudowuje, jest coraz bardziej taki aktywny i też coraz bardziej liczny. Natomiast ta liczność jednak, nie powiem, że niestety, bo to by było nieeleganckie, ale liczność odnosi się głównie do głosów żeńskich i takie marzenie na ten 20. jubileusz moje, ale nie tylko moje, zapewne wszystkich członków chóru, jest takie, żeby doszusowali do nas, doszli do nas panowie. Oglądają Państwo Puls Dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami w programie. Food trucki na Łęgach Dębińskich. Było dobre. Jedliśmy burgera z pastrami. Teraz nie pamiętam dokładnie, która to była wersja, ale bardzo dobre. Dobry, polecam. Coś innego wartego do spróbowania. Taką wersję z masłem orzechowym i konfiturą to też bardzo dobre. Giełda minerałów, czyli co kryje ziemia. Zawęża się krąg poszukiwań do konkretnych związków chemicznych albo konkretnych lokalizacji. Ktoś zbiera na przykład minerały Europy albo minerały Dolnego Śląska. Na przykład taki turmalin arbuzowy to jest 2500, mimo że to jest niewielki kamyczek. Burgery, zapiekanki czy chińskie pierożki to tylko kilka zdań, które można było spróbować na weekendowym zlocie food trucków w parku Jana Pawła II w Poznaniu. Organizatorzy otworzyli sezon na street food z przytupem. Damian Wełna. Smaki z całego świata w jednym miejscu, a dokładniej w parku Jana Pawła II. Organizatorzy zaprosili kilkadziesiąt food trucków, które serwowały dania kuchni amerykańskiej, meksykańskiej czy azjatyckiej. Nie można spróbować pierożków chińskich dim sum z różnymi faszami. Dwa wegetariańskie, jedne z dynie, drugie mamy ze szpinakiem. No i co mieszamy? Wieprzowinę, krewetkę i co jeszcze? I wołowina. Bułka jest taka dokładnie jak burgerowa, skład ten sam, tylko tak nazywamy to sharpie dogiem. Najstarszy food truck w Poznaniu na co dzień serwuje burgery, jednak na zlot przygotował nowość. Żeby nie robić za dużo burgerów na całym zlocie, to robimy nie burgery, tylko wołowinę szarpaną też w bułce, takiej tego typu. Hot dogowa, ale dokładnie skład tak sam jak burgerowej i w takich boksikach robimy z sałatką i z frytkami. Zlot food trucków na Łęgach Dębińskich przyciągnął dziś uwagę wielu osób. Polecam, było dobre. Jedliśmy burgera z pastrami. Teraz nie pamiętam dokładnie, która to była wersja, ale bardzo dobre. Tak, ja jadłem taką wersję z masłem orzechowym i konfiturą, to też bardzo dobre. Bardzo dobry, polecam. Coś innego wartego do spróbowania. A po daniu głównym pora na deser, który jest tworzony na naszych oczach. Normalnie jak idziemy do lodziarni, tam mamy wcześniej już przygotowane te lody, czy to sorbet, czy na śmietanie, jogurcie. Maszyna wcześniej to przygotowała, klient przychodzi i kupuje. U nas patrząc na smaki, po prostu wybiera sobie smak jaki chce. Wlewamy świeżą bazę, zazwyczaj jest to śmietankowa, na bazie mleka, śmietany, troszeczkę cukru. Jest to baza naturalna, do tego wrzucamy różne ciastka, owoce, no i przyrządzamy przy kliencie. Słodyczy nigdy mało, a dużą uwagą ludzi cieszyło się stoisko z małymi pączkami udekorowanymi rozmaitymi dodatkami. Pączki mini donaty, robimy je na naturalnym jogurcie w czterech odsłonach z cynamonem, ze Snickersem, czyli z toffee i orzeszkami, do tego z marshmallowami, czyli piankami i Nutellą i moja ulubiona, czyli po prostu z posypką.
Organizatorzy zapowiadali, że to dopiero początek sezonu na street food, a park Jana Pawła II będzie w przyszłości gościł więcej takich zlotów. Damian Wełna, Puls Dnia. Jedyne w swoim rodzaju minerały i kamienie szlachetne czy ręcznie robiona biżuteria. Politechnika Poznańska przez cały weekend gościła giełdę minerałów i biżuterii. To idealne miejsce dla każdego, kto chce poznać niesamowite dary natury czy zobaczyć piękno procesów geologicznych. A teraz mogą Państwo to zobaczyć na własne oczy. Pasja, którą rozpoczyna się od tego, że zbiera się jakieś kolorowe obiekty o pięknej barwie, na przykład fioletowe ametysty o niezwykłym szklistym połysku. Zbiera się również kamienie o dużej przeźroczystości, o ciekawych kształtach. No i od tego zaczyna się powstawać kolekcja. Następnie zawęża się krąg poszukiwań do konkretnych związków chemicznych albo konkretnych lokalizacji. Ktoś zbiera na przykład minerały Europy albo minerały Dolnego Śląska. No i z biegiem czasu jedna półka w domu, później cały pokój, mieszkanie, garaż, ogródek, tak? Miałem kontakt z firmą, współpracowałem, która zajmowała się minerałami i skamieniałościami. Podobało mi się to, a dodatkowo lwóweckie lato agatowe, a jestem z Lwówka Śląskiego, rozpromowało minerały w moim regionie i właśnie przez to zainteresowanie zająłem się tym oficjalnie. Cenowo jest od paru złotych do okazów, które tysiące złotych są warte. Na przykład taki turmalin arbuzowy to jest 2500, mimo że to jest niewielki kamyczek. Do ceny to bardzo jest to kryterium względne. Nie tylko decyduje rozmiar, wielkość, ale również barwa, czystość, połysk jaki, czy jest matowy, czy jest intensywny, no i tak dalej. Argonity są to urządzenia, które przemieniają tą negatywną energię elektromagnetyczną w pozytywną. Czyli chronią nas przed tym negatywnym promieniowaniem od komputerów, telefonów komórkowych czy urządzeń elektrycznych. Podstawą argonitu jest żywica, kryształ górski i opiłki metalu. Stal, miedź, błosiąc. To jest zawarte w środku wszystko. Do tego jest dodane różne minerały, które energia tych minerałów jest jako dodaną energią do tych organitów. Na dworze jest coraz cieplej, co pewnie zachęci nas do częstych spacerów do parków czy lasów. A tam możemy spotkać chore, dzikie zwierzę. Jak mu pomóc, by nie zaszkodzić jemu i sobie? Do kogo się zgłosić? O tym rozmawiałam dziś z Pauliną Cudną z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie. Zobaczmy fragment tej rozmowy. Nie dzieją się tylko w lesie, ale też i w miastach, i to w dużych miastach, ponieważ dzikie zwierzęta są wokół nas, zwłaszcza przeróżne ptaki czy drobne ssaki. Najlepiej nie reagować samemu, tylko zawsze w pierwszej kolejności skontaktować się z ośrodkiem rehabilitacji. Wykaz ośrodków znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeżeli nie możemy dodzwonić się w danej chwili do najbliższego ośrodka, to najlepiej zadzwonić do jakiegokolwiek. My wówczas pytamy, co się dzieje, w jakich okolicznościach zwierzę zostało znalezione, co mu dolega, czy krwawi, czy widać jakieś ewidentne objawy. I następnie pomagamy podjąć decyzję, czy pomoc rzeczywiście jest potrzebna, czy zwierzę powinno zostać do nas przywiezione, czy też nie, bo zdarza się oczywiście bardzo często, że ludzie chcąc pomóc, niestety szkodzą. A kiedy mowa była o pogodzie, to sprawdźmy teraz, jak to dokładnie będzie w tych najbliższych dniach i w tym rozpoczynającym się tygodniu, a o szczegółach już Agnieszka Wolicka z serwisu Meteo. Dobry wieczór Państwu, czas na informacje pogodowe. Zacznijmy od najbliższych 24 godzin, a w ciągu nich opady deszczu, jeżeli pojawią się w Poznaniu, to dopiero w drugiej części dnia, właściwie wieczorem. Przed południem rozpogodzenia i przejaśnienia, w samo południe dużo słońca, temperatura od 5 do 13 stopni, ciśnienie niestabilne na poziomie 1023 hektopaskali. Taki będzie poniedziałek w pogodzie w Poznaniu. Spójrzmy teraz na kolejne dni w pogodzie. We wtorek rozpogodzenia i przejaśnienia od 7 do 15 stopni, w środę i czwartek więcej chmur na poznańskim niebie, 7 stopni o poranku i 12 w najcieplejszym momencie dnia. No i na koniec informacje pogodowe dotyczące całego nowego tygodnia. W nim wartości na termometrach będą osiągały między 12 a nawet 16 stopni powyżej zera, a zatem wygląda na to, że wiosna rozgościła się u nas na dobre. Dziękuję za to spotkanie z serwisem Meteo. Do zobaczenia w kolejnych pełnych odsłonach.
A to już wszystkie informacje w tym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc.